Cześć, czołem. Witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulatora 2. Ze mną ciągle jest Jacek, który właśnie odpalił sobie Truckex MP, będzie grał na multiku. Jacku, powiedz nam, przywitaj się, a potem powiedz w dwóch słowach, gdzie i z czym zamierzasz jechać. Tam? Przed siebie? Jadę do ten. Z czosnkiem jadę. Do. Z czosnkiem? Boże kochany. Nawet nie wiem, co to za miejscowość, ale to jest w Norwegii. W Norwegii. No ja otworzyłem misję z tej miejscowości. No i jak widzę jacht o nazwie Królowa V39, który ma 9 ton, no to przecież nie mogę wziąć innego ładunku. No, nie mogę wziąć, więc będzie to moja pierwsza podróż do Turcji. W Turcji nie byłem jeszcze. W Turcji są tylko 4 miasta. To jest jakby kawałek Turcji, ten tutaj europejski. Czekam, bo będzie to ciekawe, będzie to fajne. Spojrzymy jeszcze na mapę, tak? Bo co nam mapa pokazuje? Mapa nam pokazuje, że będzie Iberia, czyli będzie Hiszpania. Nie wiem, czy cała, może tylko część. Pokazuje nam też, że będą Bałkany, bo są podzielone państwa. No i myślę, że Białoruś, Ukraina też się może pojawić w najbliższych momentach. Zobaczymy. A teraz słuchajcie, Turcja na nas czeka. Jestem na górze Bułgarii, w miejscowości Ruse i będziemy jechali do Tekirdağu. Nie wiem, gdzie to jest, ale jak zwykle skusiła mnie kasa. 17 tysięcy zarobku. I nawet blisko po odbiór tego jachtu, więc same plusy. I kolejnym plusem jest to, że jak dojedziemy i zarobimy te 17 tysięcy, to kurde, będziemy na takim plusie prawdziwym, myślę. Bo 17 plus 8 to jest 25 mniej więcej, a mam kiedy 13, więc tak naprawdę dojeżdżając bez mandatów albo z małą ich ilością, to będziemy na praktycznie zerze i to jest coś pięknego. Skręć w prawo. Jak Jacku uważasz, czy to jest pozytyw, że będziemy na zerku kredytowym? To jest super. Ale muszą mieć pieniądze na lepszy silnik, jak mówiłeś, tak? Najpierw to muszę wyjść z kredytu, żeby nie być, wiesz, na koniec dnia na minusie, a jak to zrobię, to będę mógł sobie, wiesz, kombinować. Nawet nie wiem, ile kosztuje ten silnik, szczerze powiedziawszy, więc na pewno mi nie stać, ale jak już wyjdę, słuchajcie, na taki minus, że po zejściu kredytu nie będę miał minus x tysięcy w plecy, tylko minus 1000, to będę naprawdę bardzo szczęśliwy. Bo teraz nawet nie mam co marzyć o zbieraniu kasy na silnik. Ale to jakie to są w ogóle straszne te magazyny takie na tej Bułgarii. Tak tam ciężko wjechać. Wiem, czemu tyle płacą. Tak, ale bierzemy, słuchajcie, bierzemy jak najbardziej ten jacht, bo to jest fajna traska. Czy już woziłeś, panie, cóż, jachty, czy nie?
bo do dzieła. Jak to się robiło zdjęcia, bo nie pamiętam. O, studio fotografii. Tryb fotografii. Spijmy sobie jakieś zdjątko, to wrzucimy je potem do na Facebooka czy coś. Nie jest może nadzwyczajne, ale zobaczymy później. Skręć w lewo. I według GPS-a będę za jakieś 7 godzin na miejscu, a spanie mam za 9, czyli jak dobrze pójdzie, to zacznę jeszcze kolejną trasę. Można nam uda razem dojechać, bo mam 7 godzin i 66 minut. No, ja 6:53, więc... A nie, bo ty, przecież ty jedziesz jak dziewczynka. A ja jeżdżę jak wariat drogowy, jak pilot. A gdzie się nie schodzi? Zaimponowałeś mi teraz, ale wiesz co, ciężko się nawet tą stówkę jeździ tutaj w tych krajach, bo nie mam autostrad, nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. W Polsce miałeś co chwilę bramki, ale miałeś autostrady, nie? A tutaj nie ma w ogóle autostrad, więc są bardzo, bardzo mało ich jest. Skręć w prawo. No ale pierwsza wizyta w Turcji jest to godne uwiecznienia. O, już mandat. Jechała za mną policja, więc tylko 400 euro, bo jechałem wolno. Trzymaj się prawej strony. Jakby to była polska policja, to by poczekali, jak się rozpędzę, nie, Jacek? A jaki towar wieziesz, Jacku? A mówiłeś, czosnek, tak? Czosnek. Tak. A dodawałeś sobie go, czy sam tak lubiałeś? Nie, tak miałem. Z gry. Trzymaj się lewej strony. I mi tak się wydaje, że dodawanie tych tras to ma sens, jak się robi konwój, ale w żadnym innym wypadku to tylko psuje realizm. To, żeby szybciej zarobić kasę, no jaki to sens jest? Ale zawsze się szybciej dorobisz. No tak, ale to już wiesz co, i tak sobie ułatwiam tym, że jeżdżę szybciej, nie? Bo to nie mogę się rozpędzić, mam 88 na godzinę, ale... Tutaj zresztą jest wąsko, no nie mówię, że nie. To są wiesz, takie wąskie drogi jak w Polsce, nie tylko, że masz jeszcze barierki z boku i... Nawet za bardzo nie można zakrętów ścinać, bo masz ciągle wiraże, nie wiesz, co jest za zakrętem, nie?
Wielkie Tygnowo. Jest z górki, więc super, a się rozpędzić, ale za chwilę ma zakręt, nie? Idę taki 90 stopni. Ile masz do celu godzin? 5:45. Mam 5:53, więc to naprawdę mnie wygania, że będziesz pierwszy. No bo ty masz autostradę, a ja się muszę już kitłasić. To dlatego. Już jestem, już wróciłem i jedziemy dalej, słuchajcie. Jacek, uciekasz mi przez to. 4 godziny. 5:25. To musisz za karę jeszcze jedną trasę zrobić, nie masz wyjścia. O nie, 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 bo już nie, nie, na razie będę musiał zrobić przerwę. A obiad. Przerwa na obiad, no to wybaczam. Uszkodziłem sobie przyczepę i ładunek na 1%, bo się zagadałem, ale to już mały. To nie zarobisz tyle, to miałeś. No to i tak jest mała różnica, więc spoko. Bo ty musisz ładnie posuwać tą autostradą, stary, jak tak pędzisz. Ja mam maksymalnie 110 jadę. Nie wiem, czy mam jakieś ograniczenie włączone, bo nie mogę nigdy szybciej jechać. Nie, bo na multi się szybciej nie jechało i tak, nie? Na multi nie można, no. Ja jadę 102, ale też taki mam tutaj takie zygzaki, nie?
Nie zwracam uwagi, na którym pasie jestem, tylko tak, żeby zakręty ścinać. Jazda pod prąd, minus 100 euro. No trudno. Tak mi pasowało do toru jazdy po prostu. Bo nie wiem, która mam telefon. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Czyżbym miał tutaj autostradę? Kurka wodna, ale pięknie. Kebabostrada po prostu. Turecka. Jestem. Mam autostradę, Jacku. Ile masz do celu? 4,19. A czy 28? Nie, tego nie cię raczej. Znaczy buja mi się, mam 110 na godzinę, ale... jak to wolno idzie. I teraz mam skręt w prawo, chyba że za ocean zjeżdżam, także nawet się dosłownie nie rozpędzę, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Kurde, kolejny procent podunku uszkodzenia. Już to 2% już. Skręć w lewo. A ja już mam normalnie znowu taką wąską drogę po jednym pasie i nie będę mógł jechać szybko. O Boże. Ty dojedziesz na miejsce, zrobisz sobie kawę, zjesz obiad i dopiero ja dojadę, nie? Ile powinienem zarobić z tej trasy? 6... 17 tysięcy, to pewno zarobisz 16. Jedź prosto. To też nie będzie źle, to będzie jakieś 25 tysięcy, 24 tysiące. Na kiedy zejdzie 13, więc stanie dyszka. Już na zero jestem. Mniej więcej. Jest dobrze. A Jacku, będziesz później, czy nie? Wieczorkiem? Raczej tak, ale nie mówię na 100%. Bo ja pewnie jak wrócę, tak pewnie około 4-5 od rodziców, to muszę tam odkurzyć, umyję podłogę, ale też pewnie usiądę. O wiesz, bo chcę ponagrywać tak, żebym miał jeszcze odcinki na 2 tygodnie do przodu, nie? W tej chwili mam na do 28 na zaplanowane odcinki już. A tak będę potrzebował, myślę, do 10. Jedź prosto. Może trochę dłużej. Jedź prosto. Więc staram się teraz
nagrywać tak 2 odcinki dziennie, póki jeszcze mogę, nie? Podejrzewam, że też coś ponagrywam, jak będę w kózkach tam wieczorami, nie? Ale to tak wrzucę dopiero, jak wrócę, nie? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Granica z Turcją, słuchaj, też ciekawe, nigdy tutaj nie byłem. Skręć w lewo. Będzie ważenie na pewno. W porządku, znajdziemy inną trasę. Zważyli mnie, panie Jacku, zważyli. Ten no będzie... bo dopiero tam są te wagi, bo tutaj tych wag nie ma chyba, nie? Nie ma, bo to są wagi, są, wiesz co, wagi są, jak do Rosji wjeżdżasz, na pewno były wagi. Tam też jest kontrola dokumentów, nie? Jak opuszczasz Unię. O, wyjechałem, miałem kontrolę wagi i miałem kontrolę dokumentów. Teraz wjeżdżam do Turcji i znowu będzie pewnie waga. To musisz się zatrzymać, czy tak. Na przejazd? Muszę zatrzymać pojazd, bo po wadze przejeżdżam, a potem zatrzymujesz pojazd, jest... gdy znowu w coś walnąłem. A potem masz taką tutaj ikonkę z typkiem, z dokumenty i on tam dokumenty sprawdza. Ale to trwa kawałek czasu, nie? To trwa troszkę, to tak trwa z minutkę, nie? Bo waga do ciebie robi, wiesz, no przyjeżdżasz, więc samo się włącza. Masz taki szlaban jak na autostradzie, tylko że to dłużej trwa, nie? Aha. Tylko właśnie, że masz i na wyjeździe, i na wjeździe, znaczy 2 razy, tak? Wyjeżdżasz na przykład tutaj z Bułgarii, ważą cię, potem masz dokumenty, przyjeżdżasz przez pas ziemi niczyjej i masz potem to samo w Turcji, czyli najpierw waga, a potem kontrola dokumentów. Ale akurat w Turcji masz masę szlabanów, chyba 6 czy 7, jak wjeżdżam do Turcji, nie? Nic nie klikasz, ale po prostu musisz stanąć. Jestem w Turcji, słuchajcie. Mogłem tutaj zrobić zdjęcie, nie pomyślałem. No dobra, jedziemy dalej. Nie no, bez kitu, ja potrzebuję nowy silnik na gwałt. Jak on, jak ta Scania się muli, no. Skręć w prawo. Ile masz do celu, Jacek? Zero.
Już? Ja mam 2 godziny jeszcze, Boże. Ale pozytyw jest taki, że mam autostradę w tej Turcji. I to jest coś pięknego. Ja zaraz muszę ten, bo robię coś jednego weże, to będę... Już chyba nie nagram kolejnego odcinka, chociaż mógłbym. Może nagram, ale muszę iść rowerek ogarnąć, nie? Muszę iść go przeczyścić, napompować kółka. Chociaż nie mam jeszcze jednej rzeczy. Może to kupiłem sobie taki olej teflonowy, olejek do łańcucha, nie? Naprawdę? Każe mi się zatrzymać do kontroli wagi. W środku miejscowości. Nieźle, co? Ale no, jestem w szoku. No i uszkodziłem sobie ciężarówkę na 7%. Genialnie. Kurde... Wjechałem... Nie, kurde. Ja wczytuję save'a. Pitole to. Bo wczytałem ten. Bo wjechałem nierówno w tą blokadę. Kto wymyślił takie jeżdżenie? Kto wymyślił Turcję? A ty mówisz, że te premie się dostaje. To tam mam premię, mam tak, za wyprawę mam, za długi dystans mam premię i za dostawę mam premię. A za level nie masz? Nawet chyba nie pisało. Teraz ci powiem, ile silnik kosztuje. Bo wszystkie ceny te same chyba są, nie? Tak, tak. Taki mam drugi silnik. Trzeci, zobacz. Drugi mam chyba, nie? Okej, ruszajmy. Ale wyobrażasz sobie, że koledzy Turasy każą mi się ważyć na autostradzie? 55 tysięcy. Ile? 55 tysięcy, to jest 510 koni. Rukwa. Nie no, tak trzeba będzie go kupić, no tylko to... Przepraszam, wróć. Trzeci mówiłeś, tak? Trzeci, no. 173 tysiące. 273 tysiące i 476 koni. Ale to też jest tak, że to ja nie zapłacę tyle, bo on też odejmuje za ten silnik, który mam, nie? Więc to trochę będzie inna kwota. Ale i tak w luj, no. Bo ja mam silnik za 99 tysięcy, nie? 625 koni przy tym swoim. Teraz sobie zrobię zdjęcie, słuchajcie. Przy tych flagach tureckich. Będzie nowe, switaśne foto do miniaturki. Dobra. Robimy teraz za paparazzi.
Dobra, taka będzie. Fotka. I będzie nowa miniaturka, to jest pozytyw. Jedziemy dalej. Jacek, za dużo ten silnik kosztuje. Proszę inny silnik, tańszy. Nie ma takiej opcji. Jesteś niekoleżeński. Ale patrz, w innych krajach tego nie ma, że ci masz komunikat, że musisz się zatrzymać na ważeniu, nie? A ty jedziesz sobie autostradą i masz bramki i musisz na wagę wjechać. Co za łobuzy, jeszcze mandat, dzięki, wiesz? Uszt. To dobrze, że niski, bo tutaj poza Unią to wiesz... Euro sobie liczą. Już mam 4000 uszkodzenia ciężarowego, 4%, Boże, nie wiem skąd się to wzięło. Znaczy 2% to wiem, ale pozostałe 2 to nawet nie wiem skąd. A za chwilę znowu będzie 15, nie? Także wracamy na kebabostradę. To nowy wyraz. Jak się nazywa, Jacku? Autostrada w Turcji? Kebabostrada. To jest suchar na dziś. Normalnie bezczelnie każą ci stanąć na wagę. Jeszcze mam komunikat, ten pojazd nie jest w idealnym stanie technicznym. Bądź ostrożny. Chyba mnie w tej Turcji nie lubią. Za bardzo. Zacząłeś nową trasę, czy nie? Nie. Czy jednak nie, obiad? Obiad, ale jeszcze coś patrzę tutaj sobie. No bo to idzie sprawdzić te co się dostało, te nagrody, to na Steamie idzie sprawdzić, tak? Nie, trzeba się zalogować chyba na World of Tracks i tam pobrać kody. Aha. I potem to się na Steamie dodaje jakoś tak. To dostajesz kody na takie, wiesz, i musisz raz aktywować. Już nawet nie pamiętam. No chyba tak. Pojawiły się chyba na mailu informacje z World of tego track, że dostałeś jakieś nagrody. To chyba jakoś tak było. Poczekaj, bo ja się rozpędziłem do 120, to jest sukces. Na miarę cudu nad Wisłą. No jak tak ma wyglądać jazda po Turcji, będę tylko po niej jeździł. Autostrada, słuchaj, 3 pasy w każdą stronę, jak w Niemczech. I jeszcze dużo pobocze.
Więc zasuwam 130 na godzinę. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ja musiałem potwierdzić i jestem taki wali, jakby, tak? Mhm. Fajnie się dymda. Bo to jest taki pluszowy walec. No ale malowania nie ma żadnego, tylko ten walec, tak? Jest malowanie, jest. Było malowanie. Znowu... Na pewno było malowanie, panie Jacku. Aha, nie, bo to nie jest po kolei, nie? Nie, nie jest po kolei, ale takie nie jest takie szczególne. To jest jak do tych heavy cargo z takimi pasami. A no, to jest coś takiego, jest. Nie jest nadzwyczajne. Bo ja mam też malowania teraz, bo ja kupiłem te dodatki. Mam jakieś malowania rumuńskie i bułgarskie, ale jeszcze ich nie widziałem. To jest dobry moment, żeby to sprawdzić. Po trasie zobaczę to. Ja kupiłem taki pakiet, bo tam było złotówkę taniej, właśnie z malowaniami, nie? Na Bułgarię, Rumunię i Turcję. Malowanie tureckie powinno być w kebabach, nie? Trzymaj się lewej strony, a następnie tak. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Ty, i tutaj w ogóle widać morze, ale ekstra. Jak na Sardynii. I w ogóle ty, wjeżdżę na taką... Zobaczysz na odcinku może kiedyś. Wjeżdżę na taką polną drogę. Z piachu, nie? I dojeżdżam do portu, do mariny, ale ekstra. Tego się nie spodziewałem. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Ładunek oddany. To zobaczymy, słuchajcie, jeszcze to malowanie. Zadowalająco, no bo trochę uszkodziłem. Na 26%, ale 15 tysięcy weszło. Mamy w tej chwili 22, zejdzie mi 13, no to 9 do przodu. To i tak jest dobrze, bo było 4 do przodu. Więc jest postęp, słuchajcie. Jak moi pracownicy, czy oni jeszcze gdzieś jadą? Nie bardzo jadą. Nie, no jadą obydwoje, więc jeszcze mogą coś zarobić. Ach, tylko nie zobaczę teraz, bo tutaj nie ma serwisu. Zwiedziłem 8% trasy, ale mi trudno, żebym zwiedził więcej, jak dopiero zacząłem jeździć. Tyle mamy zwiedzone, nawet Polski nie mam całej pozwiedzanej. Ale jeszcze chcę troszkę tutaj pojeździć po tym południu, bo tutaj naprawdę są fajne rzeczy.
Także to coś malowania teraz wam nie pokażę, bo nie mogę w ten sposób tego zrobić. Cieszy mnie stan konta. Cieszy mnie to, że stworzyliśmy nowy wyraz, czyli kebabustradę. Coś nowego. Jacku, dziękuję ci za oglądanie. Ja też dziękuję. Wam, moi drodzy, też bardzo dziękuję. A teraz sam zabieram się chyba za renderowanie, bo mi nie starczy chyba czasu, żeby nagrać jeszcze kolejne odcinki przed wyjściem. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa.